Państwo, szczególnie serdecznie witam naszych honorowych gości. Pan poseł Sylwester Chruszcz. Oraz, co czynię ze szczególną satysfakcją, wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania, pan Michał Grześ. Ponadto witam naszych prelegentów, pan Przemysław Piasta. Oraz pan Adam Śmiech. Po tym miłym przywitaniu poproszę Państwa o wysłuchanie krótkiego koncertu. Rodowita poznanianka, absolwentka szkół muzycznych poznańskich wszystkich stopni, czyli absolwentka również Akademii Medycznej, Akademii Muzycznej. Na co dzień doskonali swoje umiejętności na uczelniach Berlina i Manchesteru. Koncertuje dużo w Polsce i za granicą. Jest członkiem kwartetu Diverso String Quartet. Obsypana wieloma nagrodami na festiwalach i koncertach w całej Europie. Pani Magdalena Krawczuk.
Panie i Panowie, wykształcenie architekt, zamiłowanie myślę też, członek założyciel i członek władz krajowych Stowarzyszenia Endecja w latach 2004-2009, poseł do Parlamentu Europejskiego. Obecnie poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pan Sylwester Chruszcz. Panie i Panowie, żeby w polityce grać na wszystkich klawiszach, żeby dobrze wykorzystać instrument, tak jak tutaj pani, musiała wiele lat uczyć się, szkolić, pewnie przez wszystkie szczeble edukacji muzycznej, żeby dzisiaj nam zaprezentować całą siłę instrumentu. Tak również my w polityce, w życiu społecznym musimy nauczyć się poznać dobrze swoją historię, dobrze wyszkolić swoich działaczy samorządowych, społecznych. Musimy zadbać o młodzież akademicką tak, żeby przez tą pracę pozytywistyczną w przyszłości móc zagrać na wszystkich klawiszach, na wszystkich strunach tego instrumentu, który się nazywa życie narodu. I teraz, mówiąc to w perspektywie, w konsekwencji powstania wielkopolskiego, dla nas, osób, które mieszkają poza Wielkopolską, myśmy zawsze mówili o powstaniu wielkopolskim jako o przykładzie długiej, planowej pracy, żeby osiągnąć sukces, ten romantyczny na końcu, żeby wygrać powstanie. Przecież większość naszych powstań niestety to były krwawe kaźnie. Po większości polskich powstań zostawała hekatomba dookoła nas. A tutaj się udało. Ale komu tłumaczyć, jak nie wam, że to nie był przypadek? Dziesiątki lat pracy u podstaw. Dbanie o porządek wokół siebie. O edukację. O oszczędność. O pracowitość. O polski majątek. To była siła Wielkopolski i to była siła, która dała w naturalny sposób możliwość, żeby wygrać to powstanie. Nie jestem historykiem, ale jestem zaczytany w historii Wielkopolski i uwielbiam ten wycinek historii. I wszyscy historycy dają za wzór naszych pradziadków, tu Wielkopolan, którzy wiedzieli, gdzie będą magazyny broni, gdzie będą szpitale, gdzie będą trasy komunikacyjne. Mieli wywiad, mieli całe zaplecze medialne przygotowane, jak na tamte czasy. Tu nie było przypadku. Tu wszystko zagrało od A do Z. Wszystko było nasze, to był sposób myślenia Polski. I teraz ten sposób myślenia Wielkopolski. I teraz my często w naszym myśleniu, ten Rafał Ziemkiewicz opowiadał, że my w Endecji dbamy, i to powiedział w Sejmie na pierwszym spotkaniu Narodowej Demokracji, my chcemy powrócić do postawy Polaka z Wielkopolski. To ciekawe zabrzmiało w Sejmie. No jak to? Pierwsze spotkanie Endecji na Wiejskiej w Sejmie, a tu mówi Ziemkiewicz o typie Polaka z Wielkopolski. Ale właśnie tak. Właśnie do tego dążymy. I teraz, czy nam, temu pokoleniu, które kolejne bierze na siebie pałeczkę walki o Wielką Polskę, o Polskę narodową, o Polskę dostatnią, o Polskę bezpieczną. Czy my jesteśmy gotowi do tej drogi? Czy my jesteśmy już w pół drogi? Czy my dzisiaj jesteśmy, no nie wiem, w połowie, w jakiejś części, podobnie do tych chłopców, do tych żołnierzy, do tych oficerów, którzy 98 lat temu stali tutaj i walczyli o Wielkopolskę, która miała wrócić do macierzy, miała być razem z Polakami z Lwowa, z Wilna, Krakowa czy innych części naszej Polski. Czy my jesteśmy gotowi do tego? Pozwolę sobie, chociaż dzisiaj wspominamy bardziej datę historyczną, ale jako urbanista, jako architekt pozwolę sobie na tą dygresję, że dzisiaj nie tylko walczymy o innowacyjność, o to, żeby nasze uniwersytety znowu tętniły życiem, żeby emanowały na całą Europę. Nie tylko walczymy o to, żebyśmy byli silni z ducha, nie tylko o polski majątek, ale mamy o wiele więcej wyzwań, które my jako ten kwiat narodu my powinniśmy zrozumieć i poznać.
Także tu samorządowo, czy tutaj politycznie. Czytałem ostatnio taką pracę Polskiej Akademii Nauk, wyzwania dla ziem zachodnich. Dla mnie, osoby, która się zajmuje polityką narodową od wielu lat, ona była no, taka obrazoburcza, bo się okazało, że ja mało wiem o tym, co się dzieje wokół mnie. Praca dotyczyła Berlina. Jak Berlin, który będzie na pewno przyszłą stolicą Europy, czyli wzrośnie gospodarczo dwu, trzykrotnie bardziej, który będzie kulturowo emanował na Poznań, Wrocław, Szczecin, który będzie demograficznie bardzo silny. Czy my widzimy to wyzwanie, już nie mówię zagrożenie, bo też jak powiedziałem Państwu na początku, musimy zmienić trochę nasz język. Musimy pokazywać, że my jesteśmy ci kreatywni, że my jesteśmy nowocześni, że my jesteśmy ci, którzy chcą wziąć odpowiedzialność za kraj. I profesorowie, którzy pisali tą pracę, na końcu w podsumowaniu napisali: jedyną odpowiedzią na najsilniejsze miasto w Europie, które będzie Berlin za 10-15 lat, jest silna oś trzech miast. Wrocław, Poznań jako centrum i Szczecin. Tylko silne połączenie samorządowe, komunikacyjne, intelektualne, nie tylko drogi, nie tylko kolej, ale wszelaka silne uniwersytety, silne seminaria, silna mentalność tej osi spowoduje, da możliwość odparcia emanacji przyszłej stolicy Europy. I teraz sami sobie odpowiedzmy wszyscy, czy my dzisiaj przeszliśmy tą drogę pozytywistyczną, czy my jesteśmy dzisiaj gotowi na to wyzwanie. Czy jest dobre połączenie do Szczecina przez Piłę, czy my mamy, czy łatwo dojechać tam, czy nasze uniwersytety są silne, czy my jako społeczności jesteśmy z sobą związani, czyli wy jako Poznań macie dzisiaj tą samą odpowiedzialność historyczną. Z jednej strony Wrocław, z drugiej strony Szczecin. To tutaj w naszej mentalności musi zadziać się ten proces odpowiedzialności za kraj. To my musimy przejść tą samą drogę, którą przeszli nasi pradziadkowie w roku 901, 905, 907, kiedy nie było żadnego widoku na polskie zwycięstwo. My często mówimy, wszystko się załamało. Nie mamy majątku, Europa jest taka albo i taka, mamy takie albo takie elity, na wiejskiej dzieje się to, czy coś innego się dzieje. Poznań powinien być silniejszy od Wrocławia. Narzekamy my w naszym lenistwie polskim, w naszej takiej swadzie do narzekania. Często podbijamy te nasze minusy. Ale też to jakby trochę złączę z tymi powstańcami. Oni 5-10 lat przed powstaniem nie mieli widoku na nic, ale pracowali. Tak jak powiedziałem na początku, nie? Nie było w poznańskim elementu nieunarodowionego. Koła gospodyń wiejskich, samorząd, seminaria, majątki, wszystko tętniło polskością. To u nas było w polskich dworach, w polskich przedsiębiorstwach. To u nas było bardziej oszczędnie, to było bardziej ekonomicznie, to było bardziej po wielkopolsku, lepiej. Daliśmy odpór wtedy Hekacie, daliśmy odpór Niemcom, a dzisiaj jacy jesteśmy? Czy czytamy odpowiednio dużo, czy odpowiednio dużo czasu poświęcamy naszej społeczności? Przeróżny sposób, takie jakie dzisiaj mamy talenty. Czy dbamy o lokalną szkołę, czy dbamy o lokalne place? No nie wiem, wyzwań jest bez liku wokół nas. Ale jeśli dali radę powstańcy, to my też damy radę. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana wiceprzewodniczącego Rady Miasta Poznania, pana Michała Grzesia. Szanowni Państwo, cieszę się, że jako członek samorządu miasta Poznania mogę być świadkiem odrodzenia endecji w Poznaniu. Do 1939 roku Poznań był miastem endeckim, potem hitlerowcy, potem komuniści i potem po 1989 roku ci, którzy rządzili, starali się, żeby tak nie było. Dzisiaj Państwo zaczynacie marsz i myślę, że ten marsz skończy się tak, jak to było przed wojną, że Poznań ponownie będzie miastem endeckim. Dzisiaj osiągnęliśmy dno. Poznań jest miastem totalnie lewackim,
a prezydent, który to miasto reprezentuje, jest po prostu wstydem dla wszystkich zdrowo myślących mieszkańców. I dlatego wy jesteście tą nadzieją dla miasta, że właśnie dzięki temu, że dzisiaj powstała, reaktywowała się endecja w Poznaniu, myślę, że jest to krok w dobrą stronę i będzie już tylko lepiej. I tego życzę Państwu, sobie i wszystkim mieszkańcom miasta Poznania. I chciałbym, żeby endecja w Poznaniu była silna i żeby rzeczywiście ta myśl narodowa w mieście, w którym, jak to powiedział Jan Paweł II, Polska się zaczęła, funkcjonowała i ona kierowała rozwojem i naszym miastem. Dziękuję. Proszę Państwa, przed Państwem człowiek, który przyczynił się do tego odrodzenia endecji, czyli członek założyciel tego stowarzyszenia, obecnie członek władz krajowych stowarzyszenia, onegdaj wicemarszałek województwa wielkopolskiego, prezes regionu Wielkopolska, pan Przemysław Piasta. Dziękuję bardzo. Raz, teraz się to uda. Dziękuję bardzo za tak piękne przedstawienie. Szanowni Państwo, zanim przejdę do swojej krótkiej prelekcji, zapraszam do stołu prezydialnego pana Damiana Małeckiego, który w międzyczasie dotarł do nas. Powitajmy gorącymi brawami. Szanowni Państwo, chętnie poopowiadałbym dzisiaj Państwu o Powstaniu Wielkopolskim, a to z dwóch przyczyn. Po pierwsze, to jest taki wdzięczny temat, kiedy w Poznaniu możemy sobie trochę poświęcić triumfy, możemy się pochwalić, że w przeciwieństwie do warszawiaków my robimy powstania skuteczne, powstania udane. A po drugie, Powstanie Wielkopolskie jest taką fajną opowieścią, taką opowieścią, którą warto opowiadać. To jest historia, która ma wszystkie elementy takiej dobrej, ciekawej historii. Wartką akcję, zwroty akcji, no i przede wszystkim happy end. Także to dobry materiał na bestseller, zarówno książkowy, jak i kinowy. Była nawet, nawiasem mówiąc, taka sytuacja, że próbowano nakręcić bestseller kinowy. Tutaj władze samorządu województwa zgodziły się z taką tezą, że jest to dobry materiał na bestseller kinowy. Być może Państwo widzieliście przebój filmowy Hiszpanka. Jeśli nie widzieliście, gorąco polecam. Warto obejrzeć film tylko dla koneserów prawdziwego kina i dla osób o stalowych nerwach. Ale to tyle, jeśli chodzi o dygresję. Szanowni Państwo, jednak tematem mojej dzisiejszej powiedzi niestety nie jest Powstanie Wielkopolskie, więc nie opowiadamy sobie tutaj dzisiaj na temat dawnych przewag, na temat wzruszających narodowych spraw. Tematem mojej krótkiej prelekcji jest droga, którą Wielkopolska pokonała do niepodległości. Ta droga może nie jest tak widowiskowa, nie jest tak ciekawa jak samo Powstanie Wielkopolskie, ale bez tej drogi nie byłoby w istocie rzecz powstania, ale jeśli to powstanie byłoby, prawdopodobnie skończyłoby się tak jak wszystkie inne powstania narodowe, czyli skończyłoby się krwią, skończyłoby się kolejną tragedią. Aby zrozumieć przyczyny sukcesu Powstania Wielkopolskiego, musimy w gruncie rzeczy cofnąć się ponad 100 lat wstecz, do czasów napoleońskich, a nawet jeszcze przednapoleońskich. Wielkopolanie wbrew pozorom nie różnią się tak bardzo od reszty Polaków, jakby nam i reszcie Polaków się wydawało. Jesteśmy w tym, co najważniejsze, do siebie bardzo podobni, a to oznacza, że popełniamy również te same błędy. Na przełomie wieku XVIII i XIX popełnianie błędów oznaczało przede wszystkim uczestnictwo we wszystkich krwawych awanturach, na jakie Polacy w danym momencie się decydowali. I w taki oto sposób Wielkopolanie bardzo mocno wsparli Konfederację Barską, później bardzo mocno występowali w ramach insurekcji kościuszowskiej. To wszystko oczywiście były wystąpienia dynamiczne, romantyczne, jednocześnie krwawe i pozbawione jakiegokolwiek sensu. Mało kto dzisiaj pamięta, że pierwsze powstanie, które wybuchło na ziemiach polskich, powstanie, które moglibyśmy określić mianem Powstania Narodowego, wybuchło również w Wielkopolsce i paradoksalnie tak samo jak to Powstanie Wielkopolskie, które wspominamy dzisiaj, było powstaniem skutecznym. Określenie wybuchło może jest tutaj trochę nieadekwatne, ponieważ to powstanie zostało zaplanowane i zostało wywołane w sposób sztuczny. To był rok 1806, kiedy armia Napoleona zmagała się z państwem pruskim i cesarzowi francuskiemu zależało na tym, aby w tej części Prus wywołać
jakąś ruchawkę, wywołać tutaj jakieś wrzenie społeczne, aby łatwiej przejąć administrację. Co faktycznie miało miejsce, powstanie skończyło się dość spektakularnym sukcesem, a Wielkopolska weszła w skład Księstwa Warszawskiego. Księstwa Warszawskiego, które słusznie przez historyków było nazywane małym państwem wielkich marzeń czy wielkich nadziei. To Księstwo Warszawskie było dla całego społeczeństwa, oznaczało wielki wysiłek organizacyjny, gospodarczy, finansowy, militarny, a co za tym idzie także wielką daninę krwi. Opowiadam o tym wszystkim Państwu po to, żeby pokazać Wam, że my Wielkopolanie nie od razu doszliśmy do takich wniosków, do jakich doszliśmy finalnie. A zatem początek drogi dla Wielkopolski, dla pozostałej części Polski był dokładnie ten sam. Poprzez krew, poprzez powstania, poprzez rzucanie się od ściany do ściany, poprzez wdawanie się we wszystkie europejskie i nie tylko europejskie awantury. Zresztą także jeśli chodzi o aktywność w czasie powstań narodowych, tych wielkich, nieudanych powstań narodowych, powstania listopadowego i powstania styczniowego. Wielkopolanie byli tutaj bardzo aktywni. Nie ograniczali się tylko i wyłącznie do jakichś zbiórek, do pomocy materialnej, ale także tysiące ochotników z Wielkopolski brało udział w tych zrywach. Więc to nie jest tak, że Wielkopolanie mieli od samego początku monopol na wiedzę, mieli monopol na metodę, która będzie właściwą metodą do uzyskania niepodległości. Pewną taką graniczną jest powstanie roku 48, o którym również większość uczniów polskich szkół pewnie nawet nie słyszało. To powstanie było częścią wielkiego europejskiego zrywu Wiosny Ludów, w ramach do którego zrywu różnego rodzaju rewolucje, rewolty, powstania przetarzały się praktycznie przez całą Europę. W Wielkopolsce pewne nadzieje wiązano z wrzeniem rewolucyjnym, które w tym czasie wybuchło w Prusach. Jak się okazało, to wrzenie rewolucyjne nie doprowadziło per saldo do żadnych rozstrzygnięć, okazało się pewnym epizodem. Także nasze powstanie roku 48 okazało się pewnym barwnym epizodem, stosunkowo niewielkim, niezbyt znaczącym na tle Wiosny Ludów całej Europy. To taka data graniczna, po której Wielkopolanie ostatecznie odeszli od myśli odzyskania niepodległości w drodze zbrojnego powstania, w drodze jakiegoś spontanicznego zrywu. I to data, której możemy uznać za tę graniczną, przeważenia myśli organicznej, pracy organicznej nad ideą zbrojnego powstania. W telegraficznym skrócie droga od idei powstańczej do pracy organicznej odbyła się właśnie w pierwszej połowie wieku XIX. Od zachwytu Napoleonem, od tłumnym udziałem, od tłumnego udziału w wojnach napoleońskich, w wojnach Księstwa Warszawskiego, aż po klęskę powstania Wiosny Ludów 48 roku. Trudno jednoznacznie wyznaczyć taki moment, w którym Wielkopolanie odrzucili starą metodę, a przyjęli nową metodę, metody pracy organicznej, ale rok 48 uznajmy tutaj za taką cezurę. Używając języka nieco nieadekwatnego do epoki, możemy powiedzieć, że nasi przodkowie zamiast rzucać się w wir walk, postawili na budowę potencjału gospodarczego regionu. Postawili na budowę, że użyję całkiem nieadekwatnego określenia, kapitału społecznego. Budowę społeczeństwa obywatelskiego. To takie słowa, wytrychy, które często słyszymy w mediach, a które w pełni oddają istotę zaangażowania właśnie naszych przodków. Zaangażowanie to miało charakter wszechstronny. Odbywało się praktycznie na wszystkich płaszczyznach życia. Nie dotykało tylko i wyłącznie sfery politycznej czy sfery narodowej. Dotykało kultury, gospodarki, sztuki, wszystkich sfer aktywności ludzkiej. W znacznej mierze także edukacji, ponieważ wiek XIX to wiek ogromnego postępu w tej dziedzinie. We wszystkich tych dziedzinach społeczeństwo polskie aktywizowało się. Był to ruch całkowicie oddolny. Ruch, który nie był scentralizowany, nie wymagał żadnego planu, nie wymagał żadnej koordynacji. To działo się, gdyż taka była potrzeba. Takie było powszechne zrozumienie wspólnoty interesu. Z obecnej perspektywy droga Wielkopolan, droga powolnego marszu, budowania własnego potencjału po to, aby skorzystać we właściwym historycznym momencie z tego potencjału, aby skorzystać z międzynarodowej koniunktury, wydaje się drogą jedyną racjonalną. Ale nie zawsze tak było. Ciągle w Polsce dominuje nurt pewnego romantycznego patriotyzmu, który przeciwstawia się pracy organicznej. Wskazuje ją jako rodzaj kunktatorstwa, rodzaj gorszego zaangażowania, z braku innego określenia. Ciągle stara się nam przedstawić ideał patrioty walczącego, patrioty ginącego gdzieś na barykadach, a nie mówi się o ideale patrioty pracującego.
Dziś pamiętamy stosunkowo nieliczne nazwiska, może kilkudziesięciu wielkopolskich organiczników. Hipolita Cegielskiego, Karola Marcinkowskiego, Augusta Ciężkowskiego, Edwarda Raczyńskiego. Jednak pamiętajmy, że tak naprawdę w pracę organiczną w Wielkopolsce zaangażowane były tysiące osób, całe wielkie społeczności. To oni zbudowali fundament, dzięki któremu powstanie wielkopolskie się udało. To oni zbudowali fundament, na której w znacznej mierze oparła się II Rzeczpospolita. Niestety II Rzeczpospolita, ale także III Rzeczpospolita nie potrafiła wyciągnąć wniosków z doświadczeń Wielkopolan. Nie tylko w tej sferze symbolicznej, ale przede wszystkim w sferze praktycznej, w sferze codzienności. Ciągle nie jesteśmy w stanie zrozumieć, że najwyższą formą patriotyzmu jest nie patriotyzm romantyczny, ale ta codzienna, często niedoceniana, mrówcza praca. To błąd. My, Wielkopolanie, wiemy, że jest dokładnie odwrotnie. To właśnie nasza codzienna praca. Praca w małych społecznościach, praca u podstaw stanowią podstawę naszej niepodległości. Jeśli naprawdę chcemy, żeby Polska naszych możliwości była bliższa Polsce naszych marzeń, musimy sobie na to solidnie zapracować. I to jest droga, którą pokazali nam Wielkopolanie. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę pana Adama Śmiecha o wygłoszenie referatu pod tytułem Powstanie Wielkopolskie na tle innych polskich powstań narodowych. Które to wystąpienie ma pod tytuł taki realizm, czyli o realizmie i o jego braku. I głównie, no nie będę Państwu, którzy są Wielkopolanami, mówił o takich technicznych datach związanych z powstaniem, bo wiecie to lepiej ode mnie. Natomiast przede wszystkim mam tutaj wielkie podziękowania dla organizatorów, że pozwolili mi być w ten wspaniały dzień rocznicy tego zwycięskiego powstania właśnie wśród braci Wielkopolan. Witam Was serdecznie jako, jak to się kiedyś mówiło, królewiak z byłej kongresówki, gdzie też wiele przeżyliśmy właśnie w związku z powstaniami tragicznymi, o których tutaj mój przedmówca mówił. Postaram się w miarę szybko przedstawić ten temat, choć nie ukrywam, że on jest bardzo, bardzo obszerny. Pierwsza sprawa, jestem endekiem. Nie należę do stowarzyszenia, ale jestem endekiem od czasu, kiedy skończyłem 18 lat, a to było dawno temu. I zajmuję się historią endecji. Tej szeroko rozumianej, tej sensu stricto linii dmowskiego. I mogę powiedzieć na tej podstawie, że była to, zwłaszcza u swojego początku, organizacja ściśle oparta o zasady realizmu politycznego. Wielkimi realistami byli twórcy ruchu narodowo-demokratycznego Zygmunt Baliski, Jan Ludwik Popławski i przede wszystkim ten, który faktyczny sukces osiągnął w związku z swoją realistyczną polityką Roman Dmowski, czyli przypomnijmy dwa największe sukcesy związane ściśle z nazwiskiem Dmowskiego. To jest rok 1905, zapobieżenie kolejnemu powstaniu antyrosyjskiemu w związku z rewolucją 1905 roku i 18 rok, czyli 18-19, przywrócenie niepodległej Polski i podpis Dmowskiego i Paderewskiego pod traktatem wersalskim. Ale endecja nie jedno ma imię. Tutaj endecja wielkopolska zawsze miała to imię realistyczne i na niej przyznam się szczerze, że się wzoruję, opieram, patrzę na jej dzieje jako na wzorzec również dla działalności codziennej. Takie nazwiska jak rodzina Sejdów, jak Celichowscy, jak Leitgeberowie, wielu, wielu innych. Nie przypadkiem wymieniam tutaj Sejdów, dlatego że jeżeli chodzi o II wojnę światową, w latach 30., wiecie Państwo, stało się coś niedobrego do końca z tą naszą endecją. Weszły pewne elementy romantyczne i tam, gdzie do polityki realistycznej wchodzą elementy romantyczne, tam traci na tym realizm, a zyskuje romantyzm. I zyskują te wszystkie elementy, które prowadziły nas do klęsk XIX wieku. Ale wymieniam Sejdę,
dlatego, że Mariana Sejdę, dlatego, że on stworzył opozycję w stosunku do polityki, która negowała rzeczywistość, negowała realizm w tak zwanym klubie narodowym w Radzie Narodowej Londyńskiej Emigracyjnej w czasie wojny, właśnie z Stanisławem Celichowskim, jak również z importowanym trochę wielkopolaninem, ale wybitnym profesorem Bohdanem Winiarskim, no, który jest wręcz taką wzorcową postacią, można powiedzieć, Winiarski równa się realizm polityczny. Przypomnę tylko, że w 1945 roku poparł on zmiany jałtańskie i na konferencji w San Francisco został wybrany z ramienia Nowej Polski do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, którego to przewodniczącym był jako jedyny Polak w latach 61-64 w XX wieku oczywiście. Chociaż nigdy ideologicznie się nie ugiął. I teraz przechodząc, proszę Państwa, do meritum sprawy realizmu. Cóż to jest realizm? Realizm, mówiąc w skrócie, to osiąganie w danych okolicznościach wewnętrznych i zewnętrznych maksimum tego, co się da osiągnąć. I przede wszystkim opiera się to, co już przed chwilą wspomniałem, na wykluczeniu negowania rzeczywistości. To znaczy nie można przyjmować rzeczywistości, która będzie wtedy rzeczywistością w cudzysłowie, jako czegoś, co byśmy chcieli, żeby było, tylko musimy przyjmować jako punkt wyjścia rzeczywistość taką, jaką ona jest. Nawet jeżeli ona nam się bardzo nie podoba i składa się w większości z środowisk osób, które uważamy za naszych wrogów. To jest podstawowa sprawa i spójrzmy teraz z tego punktu widzenia na powstania, które tutaj, jak w temacie zostało przedstawione, miałem skonfrontować z powstaniem wielkopolskim. Na pewne cechy charakterystyczne powstań narodowych naszych XIX-wiecznych, chociaż nie tylko, ponieważ ja uważam, że pierwszym takim ruchem quasi-powstańczym, bo de facto jeszcze podczas niepodległej Rzeczpospolitej, który się narodził, była oczywiście Konfederacja Barska, ale wykazywała na wszystkie cechy tych późniejszych powstań XIX-wiecznych. Powstanie kościuszkowskie, powstanie listopadowe, powstanie krakowskie, 1846 rok i powstanie styczniowe oczywiście, a kończy ten tragiczny szereg oczywiście powstanie warszawskie już dwudziestowieczne. Co możemy powiedzieć o cechach charakterystycznych tych wystąpień, czy też tych wszystkich powstań? Chociaż tutaj muszę tylko nawiasem powiedzieć, że odnośnie powstania kościuszkowskiego jest taki pogląd Jędrzeja Giertycha, który twierdzi, że wcześniej był wrogiem również tego powstania, ale uważa, że takie państwo jak Polska, no, nie mogło zejść ze sceny historii w XVIII wieku po prostu będąc zlikwidowanym poprzez podpisanie traktatów rozbiorowych i musiała jakaś wojna w obronie tego państwa, w obronie jego historii, tożsamości nastąpić. No ale to jest dowolność spojrzenia na tą sprawę, prawda? Można i tak. Ale co jest cechą charakterystyczną wszystkich tych wystąpień, które wymieniłem? Otóż pierwszą podstawową cechą jest to, że pogarszały one sytuację Polski, pogarszały one sytuację Polaków w stosunku do tego, co było przed ich rozpoczęciem, przed ich wybuchem. Tu nie ulega najmniejszej wątpliwości, w telegraficznym skrócie: Konfederacja Barska, pierwszy rozbiór, powstanie kościuszkowskie, wcześniej Konstytucja 3 maja, o której też trzeba pamiętać, drugi i trzeci rozbiór, a być może gdybyśmy dotrwali do czasów napoleońskich, jako chociażby kadłubowe państwo, byłoby zupełnie inaczej. Potem likwidacja wspaniałego państwa polskiego, które oczywiście było kadłubowe, ale było polskie na wskroś. Polska gospodarka, polska administracja, polska policja i polskie wojsko, czyli Królestwo Polskie Kongresowe 1815-30, zniszczone przez powstanie listopadowe. Wspomniane powstanie krakowskie, to jest mniej istotne w naszej historii, niemniej jednak spowodowało likwidację Rzeczypospolitej Krakowskiej, takiego quasi niepodległego państwa polskiego, które istniało właśnie do 1946 roku w XIX wieku. No i wiemy, po zagłada reform wielopolskiego, które po 30 latach przywracały wolności pewne, przywracały prawa, przywracały możliwość działalności pod sztandarem polskim, zniszczone przez powstanie styczniowe. Wreszcie
w tym ujęciu, jaki był efekt Powstania Warszawskiego. Otóż Powstanie Warszawskie było ostatnim gwoździem do trumny rządu emigracyjnego i od tego momentu rząd ten się przestał liczyć. Tutaj nawiążę tylko do tego, że ostatni rząd emigracyjny Tomasza Radziszewskiego niestety był z dużym udziałem tych ludzi ze Stronnictwa Narodowego pod przywództwem Tadeusza Bielskiego, którzy, tak jak powiedziałem wcześniej, no trochę nasycili się poetyką romantyczną i w związku z tym wybrali negację rzeczywistości zamiast stawić czoło temu, co się stało. Bardzo nieprzyjemnego dla nas, ale jedynym wyjściem było stawienie temu czoła, bo negacja nigdy nam w historii niczego nie przyniosła. Więc to jest pierwsza cecha, o której powiedziałem. Druga sprawa to jest w każdym przypadku, to jest albo brak wsparcia sił zewnętrznych dla polskich wystąpień, albo jest to mglistość tego wsparcia. Ewentualnie istnieje takie wsparcie, ale przez organizatorów powstań jest zdecydowanie przeceniane. To jest druga cecha, która łączy wszystkie te wymienione przeze mnie powstania. Trzecia cecha, no to są ogromne straty w ludziach i ogromne straty w dobytku, straty materialne po prostu dla państwa. W każdym układzie tutaj, jaki moglibyśmy rozważać, czyli zarówno mienie prywatne, jak i państwowe, dorobek kulturalny i tak dalej. Czwarta cecha, już w momencie, kiedy te powstania się toczyły. Nieprzyjmowanie do wiadomości przez tych, którzy powstania prowadzili, że powstania prowadzą donikąd i że można jeszcze coś uratować w trakcie. Nie. Do końca na zasadzie tej tragicznej ideologii wszystko albo nic. Dzisiaj tryumf albo zgon. Wspaniała pieśń, proszę Państwa, muzyka wspaniała, prawda? Hymn młodych potem Stronnictwa Narodowego powstał. Z innymi słowami, ponieważ Dmowski nie mógł znieść tego wersu powstań Polsko, skruszka i dany dziś tu tryumf albo zgon. I ten wers wyraża w całej rozciągłości romantyczną ideologię ofiarniczego patriotyzmu polskiego, której tutaj między innymi kolega Piasta wspomina. Realiści ten patriotyzm ofiarniczy odrzucają, stawiając się z góry na bardzo trudnych pozycjach. Bardzo trudnych, dlatego że to nie jest, odrzucając taką pozycję właśnie ofiarniczego patriotyzmu, to nie jest chwytliwe. To nie trafia do ludzi. Polskość stoi na fundamentach uczuciowości, sentymentalizmu. To w nas tkwi. Ja powiem tak, że ja też byłem kiedyś jako młody człowiek w szkole wyznawcą tej uczuciowości, tego sentymentalizmu. Bo w każdym Polaku to jest. Bycie realistą w Polsce to jest ciężka praca nad zwalczeniem tych skłonności u siebie samego i potem praca nad tym, żeby te skłonności nie powróciły. Czyli uważanie, żeby te cechy, tylko na papierze wspaniałe i piękne, nie powróciły do nas. I proszę Państwa, kończąc, odniosę się jeszcze do tego wspaniałego waszego i naszego, bo polskiego powstania wielkopolskiego, które negatywnym cechom, które wymieniłem, w zupełności, w całej rozciągłości zaprzecza. W całej rozciągłości zaprzecza. Przede wszystkim, jeżeli były nawet jakieś symptomy ruchu oddolnego, który mógł się niebezpiecznie rozlać, stanęła na czele Naczelna Rada Ludowa. Kiedy okazało się, że przecież wojskowo nie wygralibyśmy tego powstania, bo niemiecka armia była nadal potężna, zwłaszcza na wschodzie, miliony wracały ze wschodu, prawda, gdzie byli bardzo daleko na wschód w Rosji. Zostałoby to powstanie zgniecione tak jak inne, gdyby nie ten fantastyczny czynnik, czyli posiadanie realnego sojusznika na Zachodzie. W tym wypadku w postaci zwycięskiej Francji i marszałka Ferdynanda Focha, prawda?
29 stycznia, słynne wielkie exposé Dmowskiego w języku francuskim i angielskim na konferencji wersalskiej, gdzie Dmowski mówi, że nie wystarczy, żebyście apelowali do Niemiec. Musicie konkretnie nakazać im rozejm. I 16 lutego 19 roku, prawda, Trewir, przedłużenie rozejmu i w tym rozejmie wyznaczenie konkretnej linii demarkacyjnej, która jest potwierdzeniem sukcesu Powstania Wielkopolskiego i w ogóle Polski jako takiej i faktycznym powrotem tej wspaniałej dzielnicy do Polski. To jest, proszę Państwa, główna rzecz. Oczywiście też wiemy o tym, były próby jeszcze przed wojną, żeby mitologizować pewne wydarzenia, żeby mnożyć straty, no bo to się lepiej właśnie sprzedaje tym, którzy, te brzydkie słowa, ale sprzedaje tym, którzy patrzą na świat uczuciem, sercem, sentymentalizmem i tak dalej. Tutaj przygotowując się do tego, czytałem o takich nazwiskach jak Wieliczka, jak Rybka, jak Nogaj, którzy no, konfabulowali, prawda, i straty, i swoje zasługi. A tak nie było. Tutaj rzeczywiście straty były minimalne. Zamiast zdobywać i ginąć, można było się dogadać i Niemcy sobie wyszli po prostu, czy co z siedziby policji, czy z kosza, prawda? No ale pięknie to by wyglądało, gdyby tam zginęły setki czy tysiące, bo można było opiewać, tak jak jeden z pułkowników w wielkiej emigracji w Paryżu odpowiedział Mickiewiczowi, kiedy ten zarzucał wojsku Powstania Listopadowego, że nie broniło Warszawy do końca, powinien kamień na kamieniu nie zostać i wtedy powiedział, po to, żebyś pan, panie Mickiewicz, w Paryżu mógł opiewać ruiny. To jest te dwa stanowiska świadczą o tym ciężkim podziale, który znajduje się, który trwa w naszym narodzie i z którym jako realiści, odwołujący się do tradycji realizmu politycznego, musimy się mierzyć w każdym dniu, każdego dnia naszej działalności i to wszystko jedno, czy politycznej, czy takiej stricte samorządowej, czy publicystycznej, historycznej i tak dalej. To bardzo głęboko tkwi, a zresztą widzicie Państwo, że obecny przekaz historyczny w obecnej Polsce jest też w zasadzie 90 parę procent to jest ten przekaz romantyczny, ofiarniczy, na stos rzuciliśmy i tak dalej, i tak dalej. To tak właśnie wygląda, a zakończę swoje wystąpienie. Miałem tutaj więcej takich przygotowanych fragmentów, ale widzę, że już czas ucieka i nie mogę narażać Państwa na zbytnie przedłużenie mojego wystąpienia, ale pozwolę sobie przeczytać fragment wiersza Adama Asnyka, który powstał po Powstaniu Styczniowym i który świetnie oddaje między innymi to, co tutaj mówiłem. Miejmy odwagę, nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć ze swego stanowiska. Miejmy odwagę, nie tę tchnącą szałem, która na oślep leci bez oręża, lecz tę, co sama niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża. Miejmy pogardę dla rzekomej sławy i dla bezprawia potęgi zwodniczej, lecz się nie strójmy w płaszcz męczeństwa krwawy i nie brząkajmy w łańcuch niewolniczy. Miejmy pogardę dla pychy zwycięskiej i przyklaskiwać przemocy nie idźmy, ale nie wielbmy poniesionej klęski i ze słabości swojej się nie szczyćmy. Dziękuję bardzo. Absolwent historii na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Także pedagogiki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie. Obecnie doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Założyciel i prezes Towarzystwa Gimnastycznego SOKU. Autor licznych artykułów publikowanych w prasie i w internecie. Referat pod tytułem Towarzystwo Gimnastyczne SOKU w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919. Rola Sokoła dziś wygłosi pan Damian Małecki.
Dzień dobry Państwu. Jeszcze momencik, postaram się uruchomić za chwilę prezentację, którą dla Państwa przywiozłem. Dzięki temu moje wystąpienie będzie troszeczkę bardziej atrakcyjne, mam nadzieję. Co mi tutaj do Państwa sprowadziło, to przede wszystkim tytuł dzisiejszego spotkania, czyli Wielkopolskie drogi do niepodległości. Chciałbym Państwu powiedzieć o Sokolej Drodze do Niepodległości. Nie wiem, kto z Państwa kiedykolwiek słyszał o Towarzystwie Gimnastycznym Sokół, ale jest to jedna z najważniejszych organizacji dla powstania wielkopolskiego. Dzisiaj niewiele się o niej mówi. Powstają co więcej filmy na temat powstania, tak jak między innymi film o Mieczysławie Poluchu, który powstał niedawno, który niestety nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością. Niewiele też mówi się o Towarzystwie Gimnastycznym Sokół, które tą pracę organiczną, o której tutaj moi przedmówcy mówili przez te kilkadziesiąt lat wykonało. Chciałbym Państwu pokazać, co realnie przez te kilkadziesiąt lat rzeczywiście zrobiono i jak dzisiaj staramy się budować, odbudowywać elity. Wiele mówi się o tym, że Polsce brakuje elit, natomiast niewiele jest organizacji czy też stowarzyszeń, które realnie podejmują takie działania. Szanowni Państwo, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół jest najstarszym polskim stowarzyszeniem patriotycznym działającym nieprzerwanie od 150 lat. Swoją rocznicę 150. obchodzić będziemy w przyszłym roku, dokładnie 7 lutego. Jest to pierwsza z takich dużych rocznic, z którą obchodzić będziemy mogli, ponieważ 50. rocznicę trwało, jak za chwilę o tym powiem, formowanie Błękitnej Armii, najwspanialszej chyba jednostki polskiej, z najwspanialszym w zasadzie historią, w historii Polski. A w 100. rocznicę towarzystwo zostało już przez komunistów zdelegalizowane w kraju, natomiast działaliśmy za granicą. Ale zostało zlikwidowane. Bardzo proszę o drugi slajd. Sokół mówi się, pod tytuł konferencji brzmi, jakie idee wielkopolskie moglibyśmy przeszczepić na grunt ogólnopolski. Pomimo tego, że Sokół nie jest typowo wielkopolską ideą, ta idea dotarła na ziemię polskie od Czech. Zakorzeniła się najpierw w Galicji, we Lwowie, to tam powstało pierwsze gniazdo Sokoła, to idea Sokoła właśnie w Wielkopolsce rozwinęła się najpełniej w okresie powstania wielkopolskiego. Jak widzicie Państwo z prawej strony obraz Artura Grottgera. Oto właśnie z tego obrazu pierwowzór wzięli nasi działacze. Na tej podstawie uszyte zostały nasze sokole czamary. Mam nadzieję, że kiedyś Państwo będziecie mogli jeszcze na ulicach miasta naszych działaczy w tych strojach zobaczyć, ponieważ obecnie jesteśmy i działamy w ponad 70 miejscach kraju. W najbliższym czasie powstaną nowe stowarzyszenia w Szamotułach 15 stycznia, tutaj w pobliżu, a także na początku marca w Swarzędzu. Oprócz tego planujemy powołanie 3 kolejnych oddziałów w Krzywiniu, Bytomiu i Zagłębiu Dąbrowskim. Drodzy Państwo, w lewej części dolnej ekranu widzicie pierwszych działaczy Sokoła. To jest zdjęcie, które powinno mówić więcej, przynajmniej starszemu pokoleniu tutaj Państwa, ponieważ było ono dobrze widoczne w pewnym miniserialu historycznym. Nie wiem, kto z Państwa pamięta Najdłuższą wojnę nowoczesnej Europy. Moim zdaniem jest to jeden z najlepszych seriali nakręconych w okresie PRL-u. Nawet współczesny czas honoru, moim zdaniem, nie umywa się do tego serialu. Tak właśnie wyglądały te pierwsze ćwiczenia. Te ćwiczenia prowadzono także w Wielkopolsce w ramach przygotowań do powstania wielkopolskiego. Były to realne działania. Natomiast sama gimnastyka była tylko przykrywką. Tu w Poznaniu, drodzy Państwo, nie wiem, czy jesteście sobie w stanie wyobrazić, jaka liczba członków stowarzyszenia brała udział, czy uprawiała gimnastykę czynnie. Kto z Państwa spróbuje może zgadnąć? To było 2%. Także tej idei przyświecało zupełnie inne, konkretne, niepodległościowe sprawy. To nie było mowy o uprawianiu gimnastyki. Miał być to kamuflaż przed zaborcą. Oczywiście przez jakiś czas spełniało to swoją rolę, natomiast w pewnym czasie zaborcy doskonale zdali sobie sprawę z tych ukrytych, niepodległościowych celów Sokoła, także tutaj w Wielkopolsce. Poproszę o kolejny slajd. Z Towarzystwem Gimnastycznym Sokół wiążą się wydarzenia czysto symboliczne, tak jak pierwszy mecz historyczny piłki nożnej. Dzisiaj temat ten w ogóle nie jest podnoszony, pomimo tego, że apelowaliśmy kilkukrotnie do władz państwa w tej sprawie, ze względu na relacje obecne z Ukrainą, ponieważ Ukraińcy uznali, że mecz, który odbył się w Lwowie w roku 1894, odbył się na ziemiach etnicznie ukraińskich, w związku z tym nie może to być mecz polski, tylko jest to mecz ukraiński i dla nich jest to początek piłki ukraińskiej. Natomiast było to
rzeczywiście wydarzenie czysto symboliczne, czysto polskie. Był to mecz między drużynami Sokoła z Krakowa i z Lwowa. W trakcie tego meczu padła także pierwsza historyczna bramka, którą strzelił widoczny tutaj z prawej strony Włodzimierz Chomicki. Te wszystkie fakty, o których teraz mówię, czy też powiem w przyszłości, one zostały skutecznie wymazane w okresie PRL-u. Wynikało to przede wszystkim z dwóch rzeczy. Po pierwsze, z ogromnych strat, które nasze stowarzyszenie poniosło w czasie wojny. W roku 1939, już w październiku, pierwszymi ofiarami, jeżeli drodzy Państwo rozejrzycie się po listach operacji Tannenberg, czyli tych pierwszych rozstrzelanych, tam zawsze, jeżeli gniazdo istniało w danej miejscowości, na czele tej listy znajdował się prezes Sokoła. Była to organizacja zawsze apartyjna, oczywiście kojarzona raczej z tym ruchem endeckim, natomiast nigdy politycznie się nie angażowała. To z tej partii wyrosły później endecja. Roman Dmowski był również jej członkiem. Wojciech Korfanty, Józef Haller. Ci ludzie znali się z tej działalności. Oni prowadzili tą pracę organiczną, która skutkowała później tym zwycięstwem powstania. Proszę o kolejny slajd. Proszę kliknąć trzy razy. Tutaj widzicie Państwo, ta idea rozwijała się nie tylko na ziemiach polskich, ona docierała wszędzie tam, gdzie żyli Polacy. To były także skupiska Polaków za granicą. Dla Niemców na przykład olbrzymie zaskoczenie stanowiło to, że okręg Sokoli, skupiający ileś dziesiąt naszych stowarzyszeń, powstał w samym sercu Niemiec, w Berlinie. To było coś absolutnie do pomyślenia. Następnie te gniazda zaczęły powstawać także na Śląsku, co było dla Niemców jeszcze większym zaskoczeniem, ponieważ uważali, że te tereny są od dawna dla nich zdobyte, że tam polskość właściwie nie istnieje. I tu z Poznania przyszedł ten impuls odrodzenia narodowego. To tutaj z Poznania na Śląsk zostali wysłani działacze. To była zorganizowana akcja, konkretne działanie. To tu z Poznania zostali wysłani działacze na Śląsk, którzy zaczęli budowę tych małych stowarzyszeń, które później stały się podstawą dla powstań śląskich. I dzisiaj mamy do czynienia też z bardzo sprytną, bardzo dobrze zorganizowaną akcją Ruchu Autonomii Śląska, który przejął właściwie wszystkie placówki kulturalne, tak? Próbuje lansować wizję powstań na Śląsku jako wojny domowej. To absolutnie nie ma nic wspólnego, drodzy Państwo, z rzeczywistością. Polacy, Sokoli, żołnierze, którzy wzięli udział w tym powstaniu, nie mieli żadnych wątpliwości, po jakiej stronie biorą udział, tak po jakiej stronie się angażują. To było dla nich coś oczywistego, bo byli działacze przede wszystkim Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Proszę o kolejny slajd. To są także wydarzenia też symboliczne, o których wracam po raz kolejny. To też nie jest tak, że po tych 100 latach niewoli Polacy, często takie dzisiaj pojawiają się w opracowaniach takie opinie, które mówią, że był to okres już właściwie schyłkowy kultury polskiej, że ta kultura zaczynała przegrywać. To nic bardziej mylnego. W roku 1910, szanowni Państwo, miały miejsce największe w historii obchody 500. rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Jestem przekonany, że dzisiaj mielibyśmy problem, aby tego rodzaju obchody zorganizować. Były to obchody, które organizowano społecznie, oczywiście przy pewnym wsparciu władz miasta Krakowa. Natomiast tutaj motorem działań oczywiście byli Polacy. Może pokażmy kolejne zdjęcia. Zwróćcie Państwo uwagę, jak wielkie były te obchody. Tutaj na zdjęciu pierwszym widoczny plac Matejki, gdzie Ignacy Jan Paderewski ufundował pomnik Jagiełły na koniu. On stoi tam również dzisiaj, to jest naprzeciw barbakanu. Kto z Państwa w Krakowie był, ten doskonale wie. Ale zwróćcie Państwo uwagę na powszechny udział Polaków z Krakowa. Mówi się, że wtedy do Krakowa zjechało 140 tysięcy osób, czyli więcej niż ówcześnie mieszkańców miał Kraków. Proszę o kolejny slajd. Zwróćcie Państwo uwagę, że na potrzeby tych obchodów bez środków unijnych wybudowano stadion. Stadion na Błoniach, który został po prostu po tych obchodach potem po prostu rozebrany, tak, bo nie był potrzebny. U dołu ekranu, drodzy Państwo, widzicie działacze Sokoła z karabinami. To jest maszerujące wojsko, które miało imitować. Wyobraźcie Państwo, drodzy Państwo, uczucia Polaków. To było rok 1910, Polski nie ma na mapach od ponad 100 lat. Te uczucia jednak były żywe i one cały czas wzrastały. Ci ludzie przez te dziesięciolecia przygotowywali się. To droga wcale nie była łatwa. Początkowo to pierwsze gniazdo, które działało przez 17 lat jako jedyne. Popełniło jeden zasadniczy błąd, że nie propagowało swoich działań. Dzisiaj mamy do czynienia też mieliśmy do czynienia z kilkoma naszymi stowarzyszeniami, które nie podejmowały tej promocji, propagandy, w pozytywnym rozumieniu tego słowa, medialnej. To jest bardzo potrzebne. Dopiero wtedy, jak powstał pierwszy miesięcznik,
Dopiero wtedy zaczęła się idea Sokola rozwijać. Także to jest bardzo istotne, aby te wszystkie ważne działania odpowiednio propagować. Każdy najmniejszy, czasami ważniejsze jest pokazywanie drogi, która prowadzi do celu, niż samego celu. Zauważyłem, że na całej prawicy bardzo często jest tak, że chowamy te swoje działania i czekamy na efekt finalny. Potem oczekujemy wielkiego aplauzu. To bardzo często potem się nie sprawdza. Musimy pokazać drogę i pracę, którą do tego, która prowadziła do tego celu. Proszę o kolejny slajd. To oczywiście Błonia, drodzy Państwo, i popłód oczywiście na Wawel. Obecnie tam byli właściwie wszyscy przedstawiciele liczących się wtedy partii polskich, polscy politycy. Zabrakło tylko, nie znalazłem wzmianki tylko jednego polityku, o Józefie Piłsudskim, stąd moja śmiała teza, że w tamtym okresie niewiele jeszcze znaczył. Bardzo proszę o kolejny slajd. Drodzy Państwo, scouting, harcerstwo. Czy ktokolwiek z Państwa kiedykolwiek zastanawiał się, kto za to wszystko zapłacił? Jak to możliwe, że młody człowiek, młody student zorganizował setki oddziałów skautowych w ciągu 3 lat? Czy było to możliwe, aby od roku 1911 do roku 14 zorganizować tak dużą organizację? To nie było możliwe. To również dzisiaj nie jest możliwe. Andrzej Małkowski i kilku innych zapaleńców też zdawali sobie z tego doskonale sprawę. Dlatego przyszli nie do kogo innego, jak do Sokoła i zapytali o wsparcie. I takie wsparcie otrzymali. Otrzymali pomoc instruktorów, materiałową, boiska, sokolnie. Otrzymali również środki na skauta, na wydawanie własnej prasy. Zresztą na samym początku tych skautów nazywano młodzieżą Sokolą. Dzisiaj, drodzy Państwo, zobaczycie mnóstwo pomników, tablic poświęconych Andrzejowi i Oldze Małkowskim, natomiast nie zobaczycie ani jednego poświęconego Towarzystwu Gimnastycznemu Soku. Ja na tym bardzo mocno ubolewam. Bo to jednak Sokół za to wszystko zapłacił. Poza tym do roku 14 scouting był nieodłącznym elementem Sokoła. Ponieważ za sprawą doktora Kazimierza Wyrzykowskiego, który był naczelnikiem Sokoła, jemu podlegała także Naczelna Komenda Skautowa. Także do roku 14 scouting był Sokoli i to właśnie Sokół dał mu te podstawy, przede wszystkim materialne, o których dzisiaj w Polsce mówi się też tak niewiele. Zresztą harcerstwo bardzo się od tego czasu zmieniło. Bardzo proszę o kolejny slajd. Wreszcie Sokół, powstanie wielkopolskie. Tutaj w Wielkopolsce pierwsze gniazdo powstało dopiero w roku 1885. Nie był to Poznań, był to Inowrocław. Natomiast już rok później pojawiło się gniazdo poznańskie. I jak możecie Państwo przypuszczać, na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat pracy udało się wykształcić wielu znakomitych liderów, wielu znakomitych druhów, którzy następnie wzięli udział w tej akcji powstańczej, ale wcześniej zajęli się przygotowaniem wojskowym. Bo w roku 1916 powstał Centralny Komitet Obywatelski, który w roku 18 przykształcił się w tymczasową Naczelną Radę Ludową i wtedy też zastanawiano się, jak do tego ewentualnego powstania przystąpić. Kto miałby je zorganizować? Nie było w Wielkopolsce żadnej innej siły. Nie był to zryw może zaplanowany, ani też w pełni niezaplanowany. Czyniono przygotowania, natomiast sama data wybuchu była zupełnie przypadkowa. Tak, no wiemy, że wywołał to przyjazd Ignacego Paderewskiego, który zresztą również był działaczem Sokoła, którego zresztą również ochraniali działacze Sokoła. Ale w tamtym okresie nie było żadnej innej siły, dzisiaj byśmy powiedzieli zbrojnej, paramilitarnej, organizacji, która szkoliła ludzi w takim zakresie, aby mogła takie działania czynić. Mówi się dzisiaj, też próbuje się tutaj mówić o polskiej organizacji wojskowej, no to była siła znikoma. Praktycznie w Wielkopolsce nie istniała, nie miała żadnego wpływu na przebieg walk. Tą siłą był Sokół. Te gniazda Sokoła to było około 300 gniazd, które działały w roku 14, około 12 tysięcy członków. To była ta siła, która pozwoliła powstaniu przetrwać w ciągu pierwszych kilku dni. To właśnie z Sokoła wywodzili się pierwsi dowódcy, tak jak dowódca Straży Ludowych, o których tutaj była mowa, Julian Bolesław Lange. To on był głównym organizatorem. No w oparciu o co można było takie straże organizować? W oparciu o struktury, które już istniały. Nie szukano nikogo nowego. To musieli być ludzie już sprawdzeni, tak, w toku jakiejś działalności. Byli to działacze Sokoła. W związku z tym bardzo często ta Straż Ludowa powstawała przy samych gniazdach. Tak między innymi było w Poznaniu, Lesznie i wielu, wielu innych miejscowościach. To świat charakterystyczne, że pierwszym poległym jest Franciszek Ratajczak, działacz Sokoła, który został tutaj przysłany z Westfalii. On pochodził ze Śniatynia
koło Śmigla, ale został przysłany tutaj, zresztą jak później także inni, do Poznania z Westfalii. Bardzo proszę o kolejny slajd. Podobną rolę Sokół odegrał zresztą, drodzy Państwo, na Śląsku. Tam również była to jedyna w tamtym czasie licząca się siła zbrojna, w oparciu o którą te wszystkie gniazda, te stowarzyszenia, te struktury wojskowe po prostu budowane. Bardzo proszę o kolejny slajd. Jeszcze jeden proszę. Oj, to chyba nam cofnęło. Bardzo proszę, jeszcze jeden slajd w takim razie. Oczywiście, no, jeszcze możemy powiedzieć wcześniej, że symbolem Sokoła oczywiście jest sokół z jeżarkami w locie, którego ja również tutaj dzisiaj mam wpiętego w swoją klapę. No, wynikało to też z tej łączności, bo Sokół był organizacją, która zresztą przez cały okres swojej działalności, także dzisiaj współpracuje między innymi z Czechami. Jest to chyba nas bardzo różni, nawet po tym trudnym okresie walk o Zaość. Bardzo proszę dalej. Jeszcze raz bardzo proszę. Obiecałem panu Przymsołowi, że moje wystąpienie będzie trwało nie więcej niż 20 minut, dlatego staram się w tym czasie zamknąć. Bardzo proszę jeszcze. Błękitna armia, drodzy Państwo. Ja mam nadzieję, że kiedyś powstanie film na ten temat. To jest armia, która składała się z Polaków, zmierzających do tej armii właściwie z każdego zakątka świata. Mówi się, że około 25-27 tysięcy ochotników, różnie się to szacuje, ale to jest prawdopodobnie liczba maksymalna, pochodziło z Stanów Zjednoczonych. To byli ludzie, którzy na własne oczy nigdy, część z nich oczywiście, nigdy Polski nie widziało, nigdy ziem polskich nie widziało. Oni w tamtym czasie Sokół rozwijał się nie tylko na ziemiach polskich, ale rozwijał się także w Stanach Zjednoczonych. Tam znalazł znakomite wręcz warunki do rozwoju. Tej sieci małych polskich ojczyzn udało się wykształcić wspaniałych patriotów, którzy często na własny koszt potrafili przyjechać, zaciągnąć się do Błękitnej Armii, mieszkając na co dzień w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, w Brazylii, a nawet w Australii i Chinach. No wyobraźmy sobie dzisiaj, tak, że wszyscy Polacy mieszkający na świecie zmierzają po to, aby wziąć udział, na własny koszt oczywiście, wziąć udział w walkach o niepodległość Polski. W tamtym okresie była to najlepiej wyposażona, najlepiej uzbrojona jednostka Armii Polskiej. Ona miała później także swoje epizody w okresie wojny polsko-bolszewickiej, ale to już temat na zupełnie inną historię. Bardzo proszę o kolejny slajd. Tu macie, drodzy Państwo, mapę świata. Bardzo proszę jeszcze raz. I tutaj droga tej najliczniejszej części ochotników. No, ci ludzie nie mieli w ogóle pewności, tak, do czego ta droga prowadzi. Natomiast cechowało na pewno wielkie morale. Bardzo proszę o kolejny slajd. Jeszcze jeden. Czym się obecnie zajmujemy, drodzy Państwo? Sokół jest o tyle inną organizacją od wszystkich, że zmieniamy charakter swojej działalności ze względu na zapotrzebowanie. Na początku lat 90. było to przede wszystkim sport, później była to kultura, obecnie są to działania paramilitarne. W tej chwili bardzo prężnie rozwijają się nasze polowe drużyny Sokoła. Staramy się im nadać taki charakter, aby ludzie, którzy do nas przychodzą, nabywali pewnych umiejętności, które przydadzą im się w życiu. Staramy się kształcić, zresztą sukcesami, ludzi, przyszłych policjantów, przyszłych żołnierzy Wojska Polskiego, przyszłych ratowników medycznych. Mamy już kilka przypadków, przynajmniej u mnie w Lesznie, a w tych przypadków w Polsce jest znacznie więcej, że ci ludzie automatycznie potem przychodzą do policji, do wojska i są to jedni z najlepszych funkcjonariuszy. Dlatego staramy się organizować takie szkolenia, które dadzą im dodatkowe punkty przy ubieganiu się o przyjęcie do jednostki czy do innego rodzaju służb. Najważniejsze w samej działalności jest rzeczowość, podejmowanie działań. Samo, mówiąc kolokwialnie, bieganie z karabinem nie ma najmniejszego sensu. Pytanie, to jest też wielka odpowiedzialność naszym zdaniem, bo co my dajemy tym młodym ludziom? Mamy świadomość pewną tego, że zasób tych elit nie jest niewyczerpany. Dlatego my cieszymy się z każdej jednej osoby, która do nas przychodzi i staramy się jej dawać jak największe możliwości, jakie tylko jesteśmy w stanie. Zarówno w sferze prywatnej, zawodowej, towarzyskiej, jak i tylko. Staramy się ich wspierać na każdym możliwym kroku. To daje efekty. Mieliśmy taki przypadek człowieka, który miał duże trudności finansowe. Udało się dla niego zorganizować, pozyskać środki zewnętrzne. Zorganizowaliśmy dla niego szkółkę dla dzieci. Szkółka była prowadzona dla dzieci. Dzieci mogły nie uczestniczyć bezpłatnie, szkółkę pływacką. Natomiast on miał płacone na ten czas wynagrodzenie. Szkolenie się skończyło.
Jemu ten trudny okres udało się przetrwać. Teraz już jest obecnie żołnierzem służby zawodowej, jednym z najwierniejszych działaczy naszego stowarzyszenia. W ten sposób widzimy działalność. Bardzo proszę o kolejny slajd. Przykład mediów. To jest rzecz bardzo istotna. Powtarzamy to też, mamy pewien problem, zwłaszcza wśród starszego pokolenia naszych działaczy. Właściwie każde działanie powinno być odpowiednio propagowane. Bez tego nie ma mowy o sukcesie. Dobrymi działaniami, dobrymi praktykami należy się dzielić bezwzględnie. Początkowo dla każdego młodego człowieka, który styka się z mediami, może to być ekscytujące. Natomiast po pewnym czasie to musi być rutyna, która już człowieka męczy. Bardzo proszę, kolejny slajd. Jeżeli chodzi o kwestie polityczne, to też są kwestie bardzo ważne. Jesteśmy organizacją apartyjną, natomiast w naszym stowarzyszeniu można znaleźć przedstawicieli w zasadzie wszystkich polskich partii politycznych. No, kogo byście Państwo nie wymienili, to myślę, że jeżeli chodzi o taką prawicę konserwatywno-liberalną, to każdego, drodzy Państwo, znajdziecie. I co ciekawe, jeżeli o nas chodzi, nie kierują nami te bardzo negatywne emocje, jeżeli prezesi naszych gniazd spotykają się na jakiejś konferencji, czy na jakichś obchodach, czy na jakichś uroczystościach, to naprawdę rozmawia się o konkretach, o tym, co można dobrego zrobić. Dzięki temu na przykład w przyszłym roku, drodzy Państwo, udało się doprowadzić do tego, że Narodowy Bank Polski wybije monetę okolicznościową, że uda się, że będą oznaczenia w Kancelarii Prezydenta, że będzie ileś uroczystości ogólnopolskich, że będą też odbywały się zloty sokolstwa, których wcześniej po prostu przez wiele lat nie było. Bardzo proszę, kolejny slajd. Jeszcze raz. I tutaj, drodzy Państwo, już kończąc, sylwetki najbardziej znanych właściwie działaczy Sokoła. To nie powinien dziwić się Jan Paweł II. On też działaczem Sokoła był. Mówił o tym dwukrotnie podczas swoich pielgrzymek. Zresztą, co charakterystyczne, wtedy osoby słuchające tych jego wspomnień nie bardzo wiedziały, jak zareagować. Natomiast no, widać po tych jego wypowiedziach, że czuł się silnie z tym naszym ruchem związany. Zresztą zostało to tym wszystkim ludziom. Bardzo często też jest tak, że jeżeli nasze gniazdo dzisiaj się odradza, jest jeszcze jakiś stary druh, który ma już 94, 95 czy 96 lat, on na takim spotkaniu się pojawia. Ci ludzie zawsze się pojawiają. Oni zawsze do nas wracają. A my zawsze o nich pamiętamy. Bardzo proszę, kolejny slajd. Tutaj to, o czym mówiłem, czyli moneta okolicznościowa. W przyszłym roku szykują się wielkie obchody 150-lecia Sokolstwa. Ja ze swojej strony mam nadzieję, że no, może kiedyś spotkamy się na jednym ze spotkań Sokoli, a jeżeli nie, to że może ten model działalności po prostu Państwo przejmą, czy może wdrożą we własnej działalności. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu Adamowi. A teraz oczywiście pani Magdalena Krawczyk.